Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakowanie, recenzja i test, wszystko w jednym, takiego małego gadżetu. Jest to nic innego jak wiatraczek na USB. USB Mini Fan. Taki gadżecik możemy kupić za jakieś 8 do 10 zł, czyli bardzo, bardzo niewiele. Na upalne dni rzecz w sam raz. Albo jeśli chociażby po prostu chcemy się schłodzić przy komputerze. Ponieważ wiatraczek jest dość mały i czuć jego podmuch tylko z bliska. Jeśli ustawimy go sobie dalej, szczególnie jeśli za oknem upał, to na niewiele się zda, ale z odpowiedniej odległości potrafi zrobić swoje. To jest sam kartonik, jak widzicie mamy tutaj w kilku kolorach, ja mam akurat czarny i mamy takie podstawowe specyfikacje. Ultra Quiet faktycznie jest cichy, jest regulowany, co zaraz zobaczycie, ma włącznik, wyłącznik, to się przydaje, podłączany oczywiście jest na USB, możemy go podłączyć do komputera stacjonarnego czy do laptopa dowolnie. Średnica wiatraczka wynosi tutaj 96 mm, czyli jak taki mały wentylator w obudowie. Długość kabelka, już Wam mówię, to jest 1,2 metra, pobór mocy 2,5 W, czyli niewiele, 250 gram ten wentylatorek waży. Jest także niewielki, zaraz Wam powiem o jego wadach i zaletach, przyjrzyjmy się mu bliżej. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, więc mamy nasz schładzacz. Jak widzicie, jest naprawdę niewielki. Tak wygląda przy nim telefon. Czyli nie zajmie nam dużo miejsca. Jeśli chodzi o obudowę, no typowy plastik. Plastik takiej raczej marnej jakości, ale jest to wyrób za kilka złotych. Wiatraczek w środku jest całkiem ok. Mamy oczywiście obudowę zabezpieczającą i regulację. Możemy go sobie dowolnie tutaj wyregulować. Przy okazji powiem Wam o jego największej zalecie. Chłodzi może nie za mocno, ale jest naprawdę cichy. Jestem w stanie nagrywać przy nim filmy. Przy okazji on mnie troszeczkę chłodzi, ponieważ mam tutaj w moim pokoju do nagrywania bardzo gorąco. Jeszcze obudowa grzeje swoje. Pomieszczenie jest małe, ciasne, bez wentylacji. Jeśli otworzę okno, to niestety z dworu hałas zakłóca wszystko. Dlatego ten wentylatorek pozwala mi nagrać film, przy okazji troszeczkę mnie chłodząc. Ma on także takie antypoślizgi na spodzie, jednak tutaj producent dał ciała, ponieważ jest to taka miękka gąbeczka, coś a la styropian. Po prostu powinna tutaj być guma, żeby to się faktycznie trzymało podłoża. Inaczej ten wentylator się po prostu przesuwa. Ja Wam teraz pokażę, jak on pracuje. Podłączymy go sobie tutaj i zobaczcie. Tu mamy pstryczek z tyłu. Jak widzicie, on się trochę trzęsie, ta podstawa jest za lekka, jest też trochę wygięta, przez to muszę go stawiać na odpowiednim podłożu, ponieważ obserwujcie. Widzicie, on w tej chwili się przemieszcza. Damy mu jeszcze kilkadziesiąt sekund, a będzie już chłodził gdzieś w zupełnie inną stronę. Dlatego trzeba go postawić na czymś, co daje właściwości antypoślizgowe, gdzie on się przyczepi trochę do podłoża, wtedy można go sobie używać. Jeśli chodzi o siłę wiatru, myślę, że możemy to pokazać na papierze. Zobaczcie. Jakiś tam powiew daje, z tym, że najlepiej jest on wyczuwalny właśnie z takiej odległości, jak stoi teraz kamera, czyli około pół metra. Wtedy mamy lekki powiew. Możemy go sobie postawić też troszkę bliżej. Wtedy mamy naprawdę fajny, orzeźwiający podmuch. Natomiast jeśli jest to już metr, albo nawet niecały metr, to już czujemy tylko takie muśnięcie wiaterku. Natomiast jeśli mamy komputer blisko, mamy jakiś port USB blisko, postawimy go sobie tak, że będzie na nas wiał na przykład z boku, z tyłu, z przodu, nieważne, to bardzo fajnie nas orzeźwia, schładza. I przypomnę, największą jego zaletą jest to, że możemy przy okazji nagrywać film i się chłodzić. Dla mnie rewelacja, powiem Wam, że chyba sobie kupię jeszcze jeden, żeby mnie z dwóch stron obiewały i będzie mi się nagrywało super, tym bardziej, że lato już praktycznie w pełni, a odrobina wiaterku jest niezastąpiona. Mam też duży wentylator, taki naprawdę spory, ale on już robi mnóstwo hałasu i przy nim nagrywać się nie da. Zdradzę Wam przy okazji, że myślę też nad zakupem jakiegoś dobrego mikrofonu kierunkowego, który po prostu zignorowałby całe hałasy otoczenia. Wtedy myślę, że mógłbym nagrywać przy dużym wentylatorze, a jednocześnie na filmie nie będzie tego słychać. Zobaczymy, jak będą fundusze, będziemy testować nowe rzeczy. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie takiego mini testu tego wentylatorka. Generalnie jak za taką kasę polecam, jeśli chcecie się troszkę schłodzić latem, to kupujcie.
Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!